Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji. W tej lekcji opowiemy sobie trochę o middleware'ach. Czyli czym jest middleware, jak się go używa i czemu jest to tak naprawdę korowa funkcjonalność, jeśli chodzi o Node.jsa. Dużo osób boi się pracować z middleware'ami, natomiast mam nadzieję, że w tej lekcji uda mi się przekonać, że jest naprawdę proste. Tak, żeby Cię przekonać, na następnej lekcji napiszemy swój własny framework, który będzie opierał się właśnie na middleware'ach. Także czym w ogóle jest middleware? Tutaj jak mamy napisane, jak sama nazwa wskazuje, middleware jest pomiędzy czymś i zazwyczaj middlewary są używane do wzbogacenia danego żądania i takimi rzeczami są na przykład logowanie, jest dodanie headerów, które są wymagane przez naszą aplikację, lub na przykład po prostu autoryzacja w momencie, gdy użytkownik nie jest autoryzowany, po prostu nie chcemy go nawet dopuszczać do naszej logiki biznesowej. I teraz tak, żeby może teraz zaprezentować, czym jest middleware, jest to swego rodzaju warstwa, przez którą każde żądanie musi przejść w naszej aplikacji. Jest Middleware, które może służyć na przykład do logowania, jest middleware właśnie do headerów itd. I dopiero na samym końcu jest kod naszej funkcji, czyli nasza logika biznesowa, to co chcemy wykonać, rzecz, która nie jest wspólna dla całej reszty naszej nodowej aplikacji. Tak, możemy też wykonać akcje po wykonaniu tego kodu funkcji, jak na przykład dodanie statusu dla naszego, dla naszego żądania bądź też zalogowanie jakiejś ważnej informacji. Może się to wydać na początku skomplikowane, jako że właśnie mamy tutaj te warstwy, które musimy zdefiniować. Natomiast jest to bardzo proste, jeśli chodzi o Noda, i tutaj mam przykład. Jest to już działający kod i jak widzimy, pierwsza funkcja. Dodaję header, który się nazywa XRequestTime i jego wartość to długość wykonania tej danej funkcji. Mamy middleware, który sprawdza, czy content type jest równy application.json. Jeśli tak, to zwraca po prostu informację, że nasza aplikacja nie jest w stanie obsłużyć tego żądania. I na samym końcu to, co już pamiętamy z poprzednich lekcji, mamy switcha, który decyduje, co mamy zwrócić do danej funkcji. Czyli rzeczy, które nie są tak naprawdę naszą logiką biznesową, rzeczy, które powinny być takie same dla każdego naszego endpointu, my jesteśmy w stanie wydzielić, a nie kopiować za każdym razem tych rzeczy do naszej każdej nowej funkcji. Po prostu to będzie coś, co będzie zawsze sprawdzone, zanim w ogóle wykona się logika, którą my byśmy chcieli. Wiadomo, to jest tylko przykład. Natomiast jeśli na przykład chcielibyśmy sprawdzić, czy użytkownik istnieje w bazie, zanim go wpuścimy do naszego serwisu, to też by było miejsce na dodanie właśnie takich rzeczy. Także idąc dalej. Middleware'y są odpalane dla każdego żądania. I składają się z dwóch rzeczy. Pierwszy z nich jest request, czyli dane odnośnie tego żądania, które właśnie procesujemy, czyli na przykład z jakimi headerami użytkownik zrobił żądanie do naszego serwisu, jaki był request bady. Jakie były parametry itd tak i tak dalej. Te wszystkie informacje każdy middleware powinien sobie posiadać. I kolejną informacją, kolejnym obiektem w tym kontekście jest response, czyli obiekt, który na końcu żądania służy do zamodelowania odpowiedzi dla użytkownika. Może on posiadać takie informacje jak np. status code, czyli np. 200, 400, 500 body, które chcemy zwrócić użytkownikowi, headery i tak dalej, po prostu my tylko operujemy właśnie na tym obiekcie, a potem już framework, z którego korzystamy, wie, jak skorzystać z tych informacji. I ostatnią bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o middlewary, jest tak zwana funkcja Next. Ponieważ, by móc obsługiwać asynchroniczne żądania, musimy wiedzieć, kiedy dany middleware zakończył wykonanie, żeby móc przejść do kolejnego. Zazwyczaj do tego celu używane są callbacki i zwyczajowo taka funkcja nazywana jest po prostu Next. I ta funkcja informuje, czy middleware zakończył zadanie. Jeśli zostanie wywołane z parametrem, zostanie to uznane jako błąd. Jeśli zostanie wykonane bez parametru, to w tym momencie przechodzimy do wykonania kolejnego middleware'a. Czyli patrząc z powrotem tutaj na ten przykład, mamy tutaj właśnie nasz middleware, który odpowiada za header xRequestTime. I tak, zaczynamy liczenie i odpalamy funkcję next bez żadnego parametru. Czyli wiadomo, że w tym momencie żadnego błędu ten middleware nie zwrócił. Następnie przechodzimy do tak, przechodzimy do kolejnego middleware'a. Jeśli ten if się nie wykonał, tutaj także zwracamy funkcję next. Jeśli się wykonał, czyli weszliśmy tutaj do środka tej funkcji, to mówimy, że status tej funkcji oraz, oraz body, które chcemy zwrócić użytkownikowi, jest takie: i nie wykonujemy tutaj, tutaj kolejnego middleware'a. Chcemy po prostu zwrócić tą informację użytkownikowi. Także jeśli nie odpalimy next, to w tym momencie framework uzna, że zakończyliśmy wykonanie tej funkcji. I na samym końcu mamy naszego switcha z faviconą, który też nie wywołuje tutaj żadnej funkcji next, mimo że mógłby. No natomiast nie chcemy tutaj już przechodzić nigdzie dalej. Także kończymy po prostu wywołanie. Nasz framework zbiera informacje, co powinno zostać zwrócone użytkownikowi, czyli body jest takie, status code domyślnie jest 200, także takie informacje też zostaną zwrócone użytkownikowi. Jeśli chcielibyśmy tu zwrócić inny status code, po prostu piszemy kontekst.status code równa się i tutaj status code, który chcielibyśmy zwrócić. Tak, to by było tyle, jeśli chodzi o teorię. Na pewno najłatwiej będzie sobie przyswoić w momencie, gdy zrobimy sobie zadanie. Zadaniem jest po prostu dopisanie odpowiednich funkcji do kodu, by nasz nowy framework zadziałał właśnie przy pomocy middleware'ów. I tu mamy ten framework, który oczywiście będziemy omawiać sobie na kolejnej lekcji. Jak widać jest tutaj kilka miejsc, w których trzeba dopisać todo. Także jest nasza klasa, bardzo podobna do Bardzo podobna do tego, czyli nasza aplikacja wywołuje funkcję use i w środku przekazujemy funkcję. Także tutaj właśnie mamy to. I kolejną funkcją jest funkcja run, za pomocą której po prostu imitujemy żądanie, które normalnie użytkownik wysłałby do nas. Nie chcemy tutaj tworzyć całego pełnego frameworku, chcemy po prostu. Usystematyzować wiedzę na temat middlewarów i sposobów w jakim mniej więcej one się wykonują. Następnie mamy dwa middleware'y tutaj do dopisania. Pierwszy bierze pole roBody i dodaje do kontekstu jako body. a drugie domyślnie dodaje pole status code, które jest równe 200. I tutaj mamy wynik wywołań tych obu funkcji. Jak widać, tutaj jest roBody, jest body. Tutaj tego nie ma, więc tych informacji nie dodajemy. Oraz każda z tych funkcji ma swój własny kontekst. Czyli tutaj jest podane request ID 2, tutaj request ID 1. Dobra, także nie przedłużając, przejdźmy do następnej lekcji, gdzie wypiszemy sobie właśnie, jak takie middleware powinny działać.